dzisiaj jestem w Hildesheimie wraz z moimi klientami. Udaliśmy się tutaj do salonu używanego Volkswagena Tiguana z 2015 roku, którego znaleźliśmy na internecie. I jest to auto bezwypadkowe z przebiegiem 106 tysięcy. Dwulitrowy diesel. Ma 4 koła napęd. Auto jest sprzedawane w salonie, tak jak widać. Także żaden turek bezpośrednio od Niemca, który kupił nowe auto, a zostawił po prostu to używane w salonie. Auto jest w stanie idealnym, po prostu idealnym jak nowe. Ma nowe tarcze, przód, tył. Wszystko jest powymieniane. Także nie za wiele było co oglądać. Widzę, co mi się przyczepić. Auto ma bardzo niski przebieg, bo jak na 4 lata, wiadomo, że takie auta 4-letnie polizingowe to mają ponad 200 tysięcy już spokojnie najechane, a to auto ma przejechane 106 tysięcy. Także to jest naprawdę mało. Może nie jest w ogóle jak wyposażone, jak widać, zwykła kierownica, brak nawigacji, no ale coś za coś, cena jest niska, bo kosztuje 13 tysięcy euro za ten rok 2015 i ten przebieg. 13 tysięcy euro to jest cena naprawdę bardzo dobra. Niedersachsens einziger Verkehrsservice mit Pünktlichkeitsgarantie. A2 Dortmund Richtung Braunschweig zwischen Hannover. Po blindzinach dwugodzinnych po prostu nie było się co za wiele zastanawiać i trzeba się udać po prostu do biura i sfinalizować całą transakcję. Auto jest wyposażone w dwulitrowy silnik 150 koni. Jeszcze przerwa na kawę i zaraz ładujemy tego Tiguana i zmykamy dalej. Co mam jeszcze na dzisiaj zostało? No, pasowałoby dla jednego klienta Passat B6 z końcówki produkcji, 20 rok, Audi A4, B6 lub B7, zależy jakie trafimy, w jakich pieniążkach. No i Toyota Yaris z małym przebiegiem. Także jeszcze dużo, dużo, dużo do szukania, ale mamy czas, jest poniedziałek. Do środy mam nadzieję, że się wyrobimy. No i jeszcze chciałem wam pokazać, co tu w tym salonie ciekawego jest w środku, nie? Jest parę furek ciekawych. Tam mi gdzieś umknął taki Golf. Nie wiem, czy to tylko obklejone, ale nie wiem, to jest R-ka na pewno. 54 tysiące euro. Kosztuje 350 koni, dwulitrówka. Auto jest nowe, no. 5000 km ma przejechane. Czekajcie, jest otwarty. Otwarty. Można zobaczyć w środku, co się dzieje. Kozak niezły. Co, Karol, chciałbyś takie? Chciałbym takie. Jaki wujek kupi kiedyś, jak byś grzeczny? Za 15 lat już będzie tani. Ja nie powiedziałem, że ci wujek teraz kupi, dopiero ci kupi kiedyś. Rozumiem. Być grzeczny. Będzie kozak. I tak to będzie kozak, ale za 15 lat. Co on ma takie tu na oponach?
Co to jest? Nie wiem, no widzę znak, na każdym polega. Wiesz, jakie ma tu miki? Akrapowicza. Co to już ważne? No chyba tak, patrz. A jak? Akrapowicz. O, to jest naprawdę... Chłopie, wiesz, jak to musi... Jaki to musi być sąd? Wiesz, że Akrapowicz robi do ścigaczy, nie? Do motorów. Do motorów, to wiem akurat. No, to tu naprawdę... No wypas. Ja myślałem, że było to na zewnątrz, kiedy zatrwać się na koła. Ten lepszy chyba od tamtego, nie? Franki by na poszły. Co? Franki by na poszły. To jest zarejestrowane. Kurde, no taki. Tam jeszcze jest S8 za 70 euro. S8? A co jest jeszcze takiego ciekawego bardzo tu, oprócz tego Golfa, żeby można było... A, to jest. To następca CC, nie? Amarok, wiem, dobra, wiem. Tak, tak. Biała S8-ka stój tam za tym, między tymi biurami tam. To tam lepiej nie idę, bo tam będą mnie zaraz się drzeć, że kameruję. Gdzie? Ta. Auto na razie rzadko się widzi, ale mamy tutaj nówka sztuka Tuareg w RC. Silnik mógłby być inny, ale jest 3-litrowy. 70 tysięcy euro kosztuje. Auto jest z zewnątrz bardzo duże. Naprawdę robi wrażenie. Tak jak wszystkie auta powiększają. Nie, to nie jest powiększone. No, nowy model po prostu, wiesz. I takie coraz większe są, nie? A to nie jest, to jest Tuareg, nie? Ale popatrzcie, on jest taki duży tu, nie? A wejdź do środka, zobacz, jaki jest mały. W środku wcale nie jest taki duży. Pokażę wam w środku. Fajnie już zrobione, nie? To wszystko. Ciekło krystaliczne. Dobra, to odpalaj szofer, spadamy stąd. Ja sobie na tego za 50 kuła tego Golfa i będziemy się ścigać. Zobacz, co to z tyłu, to tu w ogóle nie mam nic za nie. A to już kosmos, naprawdę. Ej, no to w sumie one 300 kosztuje nam. 300 tysięcy. Jakie diesel do niego będzie grało? Normalny czy? Tak, normalny. Czy ten lepszy? Nie, normalny. Normalny. Nie ma potrzeby. No zresztą jak pan będzie grał lepszy, no to, to nic się nie stanie, nie? To nowe auto, ale to już jest całkiem inny segment, nie? Auto naprawdę robi wrażenie. W środku nie jest może takie duże. W środku, ale nie o to chodzi, ale komfort.